Bolesław Prus, powracająca fala, część druga. Historia Adlera jest tak dziwna, jak on sam. Gdy ukończył szkołę elementarną, do której chodził razem z dzisiejszym pastorem Boone, Adler nauczył się tkactwa i w 20 roku miał niezłe zarobki. Już wówczas był to chłopak czerwonoskóry i silny, na pozór niezgrabny, w istocie sprytny i zręczny, który pracować mógł za kilku. Zwierzchnicy byli z niego zadowoleni, choć miał wadę, że lubił hulać. Każde święto młody Adler przepędzać musiał w jakimś miejscu zabaw, w towarzystwie kolegów i kobiet, bo miał wiele kochanek. Jeżdżono tam na karuzeli, huśtano się, pływano, objadano się i spijano. Adler zaś przodował, hulał tak namiętnie, bawił się z takim szałem, że niekiedy przestraszał swoich towarzyszy, ale w dzień powszedni pracował także szalenie. Był to potężny organizm, w którym grały tylko muskuły i nerwy, a dusza spała. Adler czytać nie lubił, sztuki nie rozumiał, śpiewać nawet nie umiał. Potrzebował tylko zużywać nagromadzone siły zwierzęce i robił to, nie zachowując żadnych granic ani miary. Z uczuć ludzkich panowało w nim tylko jedno – zazdrościł bogatym. Słyszał on, że na świecie są wielkie miasta, a w nich piękne kobiety, które można kochać pijąc szampańskie wino wśród salonów błyszczących od złota i kryształów. Słyszał, że bogaci podróżują po górach, na których kark można skręcić albo paść ze znużenia, i tęsknił do tych gór. Gdyby on był bogaty, zamęczałby wierzchowe konie, kupiłby okręt, ażeby pełnić na nim obowiązki majtka, obszedłby cały świat od równika do biegunów, pędziłby na pola bitew i nurzałby się w krwi ludzkiej, a przy tym wszystkim piłby i jadł najwykwitniejsze potrawy i woziłby ze sobą cały harem. Ale gdzie mu myśleć o bogactwach, kiedy puszczał wszystkie zarobki i jeszcze zaciągał długi? W owym czasie zdarzył się szczególny wypadek. W jednym z budynków fabryki, w której pracował, wybuchł pożar na drugim piętrze. Robotnicy uciekli, ale nie wszyscy. Dwie kobiety i chłopiec zostali na czwartym piętrze i dopiero wówczas zobaczono ich, gdy ze wszystkich niższych okien buchały płomienie. O daniu pomocy nikt nie myślał i może dlatego właściciel fabryki krzyknął do robotników: 300 talarów temu, kto ich ocali! Wśród tłumu gwary ruch spotęgował się. Radzono, zachęcano, ale nie ratowano ofiar, które wyciągały ręce do stojących na ziemi i rozpaczały z bojaźni. Wtedy wystąpił Adler. Zażądał długiej liny i drabinki z hakami, lino przepasał się i podszedł do ognia. Tłum oniemiał, nie rozumiejąc, jakim sposobem Adler wejdzie na czwarte piętro. Na co mu lina? Ale on miał sposób. Zaczepił drabinę na szerokim gzymsie pierwszego piętra i wbiegł tam jak kot. Stojąc na gzymsie, zahaczył drabinkę o gzyms drugiego piętra i po chwili był już tam. Płomienie opalały mu włosy i odzież, dym gęsty owijał go jak płachta, ale on drapał się coraz wyżej, zawieszony nad ogniem i nad przepaścią jak pająk. Gdy dosięgnął czwartego piętra, tłum krzyknął: hurra! I zaklaskał. Adler zaczepił drabinę na krawędzi dachu i z niepojętą zręcznością on, chłopak niezgrabny i ciężki, wyniósł po kolei skazańców na dach. Jedna ściana budynku nie miała okien. Adler tędy spuścił za pomocą liny ocalały przez siebie, a wreszcie zlazł sam. Gdy stanął na ziemi poparzony, oblany krwią, tłum porwał go na ręce i poniósł, krzycząc. Za ten czyn, prawie bezprzykładny, Adler dostał od rządu złoty medal, a od fabrykanta lepszą posadę i obiecane 300 talarów. Teraz w życiu Adlera nastąpił zwrot. Zobaczywszy się panem tak wielkiej sumy, uczuł on przywiązanie do pieniędzy.
Nie dlatego, że je nabył, narażając się na śmierć. Nie dlatego, że one przypominały ludzi, którym uratował życie, ale dlatego, że było ich aż 300 talarów. Jakby nie pohulać można za taką masę pieniędzy. O ile świetniejsza byłaby hulanka za 1000 talarów. I jak to już do 1000 talarów niedaleko. Pieniądz obudził w nim nową namiętność. Adler wyrzekł się swoich nałogów, stał się skąpym i lichwiarzem. Zaczął pożyczać kolegom pieniądze na krótkie terminy, ale na wielkie procenta. A ponieważ obok tego bardzo pracował i szybko postępował naprzód, więc po upływie kilku lat miał już nie 300, ale 3000 talarów. Wszystko to robił z myślą, że gdy zbierze większą sumę, pohula raz jak bogacz. Lecz gdy suma urosła, wyznaczał dla niej nową granicę, do której szedł z taką samą zawziętością jak pierwej. W tym zbliżaniu się do ideału, który miał być najwyższe użycie, Adler powoli zatracił zmysłowe instynkty. Olbrzymie swoje siły topił w pracy, pozbył się dawnych marzeń i myślał o jednym tylko – o pieniądzach. Przez jakiś czas uważał je tylko za środek, widział poza nimi inny cel, ale stopniowo i to znikło, a całą duszę jego wypełniły dwa pragnienia – pracy i pieniędzy. W 40 roku życia miał już 50 tysięcy talarów zebranych krwawym trudem, uporem, niezwykłym sprytem, skąpstwem i lichwą. W tym czasie przeniósł się do Polski, gdzie, jak słyszał, przemysł wielkie daje procenta. Tu założył niedużą fabrykę tkacką, ożenił się z kobietą posażną, która, wydawszy na świat jedynego syna Ferdynanda, umarła i począł dążyć do milionowej fortuny. Nowa ojczyzna okazała się dla Adlera prawdziwą ziemią obiecaną. On, wyćwiczony w zawodzie tkackim i w wyścigu za groszem, znalazł się między ludźmi, z których jedni dawali się wyzyskiwać dlatego, że nie mieli pieniędzy, drudzy dlatego, że im łatwo przyszły i że mieli ich za dużo, inni dlatego, że im brakło sprytu, jeszcze inni dlatego, że wydawało się im, że mają spryt. Adler gardził społeczeństwem pozbawionym najelementarniejszych przymiotów ekonomicznych i siły do walczenia z nim, lecz poznawszy grunt dokładnie, miał z niego korzystać. Majątek rósł, a ludzie myśleli, że szczęśliwemu fabrykantowi do jego zarobków dopływają z Niemiec jakieś fundusze. Wraz z urodzeniem się Ferdynanda w drewnianym sercu Adlera zbudziło się uczucie nieograniczonej miłości ojcowskiej. Osierocone niemowlę nosił na rękach, często nawet do fabryki, gdzie chłopak przestraszony hałasem siniał z krzyku. Gdy podrósł, ojciec spełniał wszystkie jego życzenia, obsypywał go łakociami, otaczał służbą, dawał mu do zabawy złote pieniądze. Im więcej rozwijało się dziecko, tym mocniej kochał je. Zabawy Ferdynanda przypominały mu własne dzieciństwo. Zbudziły w jego duszy jakieś echa dawnych instynktów i marzeń. I otóż Adler, patrząc na syna, myślał, że on za niego użyje świata. On prawdziwą korzyść odniesie z bogactw. On spełni wygasłe, a tak nigdy silne pragnienia owych odległych podróży, kosztownych uczt, niebezpiecznych wypraw. Byle podrósł, myślał ojciec. Sprzedam fabrykę i pojadę z nim w świat. On będzie hulał, a ja będę patrzył i chronił go od niebezpieczeństw. Ponieważ człowiek nie może dać innym więcej nad to, co sam posiada, więc Adler dał synowi żelazną organizację, fizyczne, zdrowie, egoistyczne popędy, majątek i nieprzeparto skłonność do hulatyki, ale nie rozwinął w nim wyższych instynktów. Ani ojciec, ani syn nie rozumieli przyjemności płynących z badania prawdy. Nie odczuwali piękna w naturze ani sztuce. A ludźmi obaj pogardzali. W
W organizmie społecznym, w którym każdą jednostkę świadomie czy bezświadomie łączą tysiączne węzły sympatii i współczucia, oni dwaj nie byli z niczym związani, zupełnie wolni. Ojciec kochał pieniądze nade wszystko, a syna więcej niż pieniądze. Syn lubił ojca, ale kochał tylko siebie i te przedmioty, które zaspokajały jego pragnienia. Zresztą chłopiec miał guwernerów i uczęszczał do szkół włącznie do 6. klasy. Nauczył się kilku języków, tańczyć, gustownie ubierać, elegancko mówić. Był łatwy w obejściu, jeżeli mu przeszkód nie stawiano. Dowcipny, pieniędzmi hojnie rzucał. Lubiono go więc, chociaż głębiej na rzeczy patrzący Böhme twierdził, że chłopak niewiele umie i jest na złej drodze. Ferdynand w 17 roku życia był już Don Juanem. W 18 wydalony został ze szkół, w 19 kilka razy zgrał się w karty, a raz wygrał około 1000 rubli, nareszcie w 20 roku wyjechał za granicę. Tam, oprócz dużej sumy wyznaczonej mu przez ojca, zrobił około 60 tysięcy rubli długów i tym sposobem, co prawda mimo woli, przyczynił się do zaprowadzenia w fabryce oszczędności, za które obu ich, ojca i syna, przeklinały setki ludzi. W ciągu dwuletniej nieobecności w domu Ferdynand zwiedził prawie całą Europę. Wdrapywał się na alpejskie lodniki, był na Wezuwiuszu, puszczał się raz z balonem, nudził się parę tygodni w Londynie, gdzie domy są z czerwonej cegły, a w niedzielę nie ma zabaw. Ale najdłużej, najweselej przepędził czas w Paryżu. Do ojca pisywał nieczęsto. Ile razy jednak jakieś silniejsze wrażenie potrąciło jego stalowe nerwy, tyle razy donosił o tym z najdrobniejszymi szczegółami. To też listy jego bywały dla Adlera prawdziwymi uroczystościami. Stary fabrykant odczytywał je bez końca, nasycał się każdym wyrazem, bo czuł, że każdy wskrzesza w nim dawne i gorące marzenia. Jeździć balonem, zaglądać do wulkanu, tańczyć w 1000 par kankana w przebogatych salonach paryskich, kąpać kobiety w szampanie, wygrywać albo przegrywać na jedną kartę setki rubli. Czyż to nie stanowiło ideałów jego życia? Czy ich nie przewyższało? Listy Ferdynanda były jakby tchnieniami jego własnej młodości i budziły w nim zamiast uniesienia, do którego był za stary, nowe, a dotychczas nieznane uczucie – rozrzewnienie. Kiedy czytał opisy hulanek, kreślone na gorąco pod wpływem pierwszych wrażeń, w jego surowym i realnym umyśle poruszało się coś na kształt poetyckiej fantazji. Chwilami widział to, co czytał, ale wnet znikały widzenia spłoszone rytmicznym łaskotem machin i szelestem tkackich warsztatów. Adler miał tylko jedno pragnienie teraz, nadzieję i wiarę. Zebrać 1000000 rubli gotówką, sprzedać fabrykę i z całą masą pieniędzy wyjechać w świat razem z synem. On będzie używał, a ja będę patrzył po całych dniach. Pastorowi Böhme wcale nie podobał się ten program godny zniszczonych starców Sodomy albo Cesarstwa Rzymskiego. Gdy wyczerpiecie wszystkie rozkosze i wszystkie pieniądze, co wam zostanie? Pytał Adler. Takie, ale pieniądze nie wyczerpują się łatwo, odpowiedział fabrykant. Dziękuję serdecznie i zapraszam do części następnej, trzeciej.